Jesteśmy na 10 dni przed rozpoczęciem legendarnego wyścigu Paryż-Roubaix, czyli piekło północy. Jesteśmy przed, a w zasadzie na sekcji Arenberg, w legendarnym lasku Arenberg. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak wygląda nawierzchnia na 10 dni przed wyścigiem, czyli kostka. Zgodnie z tym, co pisano na wielu portalach, rzeczywiście jest zarośnięta trawą, ale organizatorzy, jak widać, powoli ją zaczynają czyścić, zaczynają tą trawę usuwać. Jest to wszystko robione trochę ręcznie, trochę mechanicznie, przy użyciu takiego sprzętu, jaki tutaj widać za mną. Jest taki traktorek, który szczotkami to czyści, i panowie z obsługi technicznej, którzy czyścili to ręcznie, jakimiś takimi łopatkami. Myślę, że przed wyścigiem będzie to wyczyszczone w sposób właściwy, taki niezagrażający bezpieczeństwu w razie, gdyby padał deszcz, czy byłyby jakieś bardzo kiepskie warunki atmosferyczne. Myślę, że będzie to tak przygotowane, żeby w jak najmniejszym stopniu zagrażało to bezpieczeństwu startujących. Będziemy teraz udawać się w stronę środka i końca sekcji. Postaram się zrobić jeszcze kilka zdjęć i filmików z tego, co się dzieje w dalszej części sekcji. I też dzisiaj w planie mamy udać się na kilka kolejnych sekcji brukowych. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na tamtych sekcjach. A na chwilę obecną rzeczywiście jest mocno zatrawione i mocno śliskie i niebezpieczna transzeja. Ciężko jest utrzymać telefon w ręku. Zjadę na bok, może tutaj będzie lepiej to sfilmować. Tak, także prace trwają, czyszczenie odbywa się. Widzę praktycznie na całej, chociaż na razie jest pierwsza początkowa faza, początkowa część sekcji wyczyszczona. Zobaczymy, co będzie dalej. Ok. Arenberg dalej jest trudny, dalej jest ciężki. Okropnie ciężki dla zawodników. Przez to bardzo widowiskowy i piękny dla kibiców. Nawierzchnia jest chyba jeszcze bardziej nieprzewidywalna i trudna niż poprzednie, chociaż mogę się mylić. Natomiast niewątpliwie będzie tutaj w tej wiosennej jesiennej edycji na pewno bardzo ciekawy spektakl się rozgrywał na tym odcinku. Zresztą jak na każdej edycji, niewykluczone, że może ten odcinek wyłoni zwycięzcę. Zobaczymy. Fragmentami, jak widać, jest wyczyszczona kostka. Już jest wyczyszczona kostka. Więc myślę, że całą długość tej kostki, wyczyszczą całą długość tej kostki przed wyścigiem, bo na tej trawie różnie mogłoby być. Poza tym też trawa powoduje to, że jakość jazdy byłaby lepsza, ponieważ większość przerw między kostkami jest właśnie tą trawą zarośnięte, przez co droga jakby wydaje się trochę bardziej, jeżeli mogę użyć takiego słowa, gładka.